Sieman koldziska, z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Wojciechem Szczęsnym. A dzisiaj czekają nas mecze z Genoą i prawdopodobnie Szwajcarią lub Danią, mam nadzieję, że ze Szwajcarią, bo wtedy mecz z Danią będzie w następnym odcinku. Jesteśmy liderem serie A na drugim miejscu Torino. W pierwszej kolejce wygraliśmy bardzo zdecydowanie. Niestety Juventus obecnie nie ma chyba godnego rywala. Jest ponad tą ligę. No i zaczynajmy to spotkanie! Jak widzimy o dziwo w nataciu Genoa, Lapadula odegrań do Velozo, Velozo do Lapaduli, Lapadula jest w dobrej sytuacji do oddania strzału, uderza! Ale tuż obok bramki, gdyby trochę lepiej dokręcił piłkę, mielibyśmy spektakularne trafienie. A tak mamy, niecelny strzał. Akcja Juventusu, jak widzimy, wszystko wraca do normy. Paulo Dybala, Dybala zagranie do Bernardeskiego, Bernardeski do Iguaina i 1 do zera. To już się po prostu robi nudne. Gdy Gonzalo Iguain dotyka piłki w polu karnym, to już wszyscy wiedzą co się stanie. Wtedy następuje egzekucja. Tutaj dobre podanie Dybali do Bernardeskiego. Bernardeski w wiek w pole karne zagrał do a Iguain uderzył poza zasięgiem rąk Perina. 1 do 0, pewnie znając życie na tym się nie skończy. Jak widzimy na rywale próbujemy odpowiedzieć. Lapadula zagrań do Lazowicia. Lazowicz jest na skrzydle. Ładne zejście do lewej nogi. Lazowicz. Uderzanie jednak podaje. Strzał na bramkę Rikko. Ale ten strzał bez najmniejszych problemów. Łapie Wojciech Szczęsny. Akcja Juventusu w 45 minucie. Matuidi. Dybala. zagrań do Bernardeskiego. Bernardeski! 2 do 0. Ależ uderzenie Włocha. Idealnie z lewej nogi. W słupek. No ale potem piłka wpada do siatki, wielka radość jak widzimy, fajne uderzenie sprzed pola karnego, Perin robił co w jego mocy. No ale w takiej sytuacji niewiele mógł zrobić, mógł tylko patrzeć jak ta piłka wpada do siatki, 2 do 0 dla, do, dla Juve, gol do to może dobić naszych rywali. Dybala, Dybala jest już w polu karnym, zobaczmy jak to się zakończy. Dybala bawi się z obrońcami, zagrywa do Bernardeskiego, ten jeszcze wysuwa Iguainowi 3 do 0. Po prostu bawią się w tej seria gracze juventusu, jak grali w lidze juniorów za wysoki poziom, jak na tą ligę. To widać ewidentnie w tym spotkaniu. Drugie spotkanie, mnóstwo goli, deklasacja rywali. Cóż więcej chcieć tak naprawdę? Tutaj widzimy Dybala do Bernardeskiego, Bernardeski do Iguaina, a Iguain strzał tak naprawdę od niechcenia, a i tak pada Bramka. Ciekawe czy padną następne, zobaczymy za moment. No i znów na Natarziusz stara dama. Douglas Costa, bardzo ładne odegranie. Tiam. Tiam jest w sytuacji sam na sam z Bramkarzem i ten gracz też potrafi go pokonać. Tym razem Perin powinien zachować się zdecydowanie lepiej. Strzał po krótkim słupku najczęściej jednak obciąża konto Bramkarza. Tiam nie jest to wybitny piłkarz, ale jak widać na Genoa to wystarczy. Juventus gra swój mecz, nie przemęczają się, a i tak prowadzą 4 do 0. Bardzo ładne potajenie do Tiama. Tiam uderzył nie najlepiej, no ale Perin zachował się jeszcze le gorzej. Upadł na plecy, no i to tyle. Tyle widziano Włocha. I koniec spotkania 4 do 0. Szczęsny, nawet miał tam jakieś interwencje w tym spotkaniu. Ale teraz, moim zdaniem, będzie decydujący mecz czyli Gra w reprezentacji Jeśli tam będzie wyrównane spotkanie To znaczy, że z moimi ustawieniami jest wszystko ok A jak tam będzie podobne spotkanie do tych Juventusu No to będę chyba musiał coś zmienić Jak widzimy stara dama zdeklasowała swojego rywala Nie pozostawiając im żadnych złudzeń Graczem meczu Bernardelski Gol, dwie asysty, jedna interwencja szczęsnego 7 Perina Włoch robić co mógł, ale mógł niewiele Przejdźmy dalej no i jesteśmy już po tym spotkaniu. Pewnie nadal jesteśmy liderem serii A, bo innej opcji tak naprawdę nie ma. No bo jak moglibyśmy nie być liderem z bilansem z i 6 punktami na koncie. No tak jest, jesteśmy liderem. Na razie większość spotkań drugiej kolejki się nie odbyła. My już to mamy za sobą. I na spokojnie możemy przygotowywać się do meczu w reprezentacji Polski. Tutaj jak widzimy kolejny trening. Trzeba trenować, żeby z dnia na dzień stawać się lepszym bramkarzem. Gigi Buffon nie śpi, jeśli zaczniemy słabiej bronić. No to Włoch zastąpi nas w pierwszym składzie. Te dośrodkowania tak szczerze są banalne. Mogli zrobić coś odrobinę trudniejszego. Tutaj już postanowiłem, że będę wykonywał ten trening na poziomie trudnym. Powiem Wam szczerze, ten trening na poziomie łatwym dużo mi pomógł, bo teraz łatwiej mi się tutaj po prostu broni. Nabrałem pełnych, pewnych automatyzmów i już potrafię w miarę regularnie wykonywać ten trening na A. Oczywiście od czasu do czasu pewnie zdarzy się jakieś B. A od święta nawet c, no ale jednak wolę wykonywać większość treningów na A, bo wtedy szybciej rośnie overall. I to jest dobre, tak naprawdę. Przechodzimy dalej do ostatniej godziny i zobaczymy, jak tam transfery w Serie A. Czy kluby się jakoś bardzo wzmocniły, czy jednak zdecydowanie osłabiły? Tutaj, jak widzimy, na razie nie ma jakichś wielkich ruchów transferowych włoskich klubów. Tak kupują za kilka milionów, sprzedają za podobną kwotę. Tutaj Ocampo, Skokę, AB, między innymi przychodzą do Fiorentiny. Finn, Bogason i Cyprien do Genoi. Czy są tu jeszcze jakieś transfery? Oella, z Verona, Pekarik, Mchedlidze i Stojan. No ciekawe transfery. Miras i Tehero przychodzą do Interu. My pozyskaliśmy Beirina, Vasqueza i Pinciego, a sprzedaliśmy Quadrado, Liechtensteinera, Aleksandro i Piace. Moim zdaniem, mimo wszystko, transfery na minus. Lazio pozyskało, pozyskało Vitinho, Milan Tysona, Roberto i Dama. Juan Fran i to dołączają do Napoli Dobre wzmocnienia tak naprawdę Sabicer i Louton do Romy Tutaj małe wzmocnienia Spal. Zobaczymy czy są inne transfery w Sampdori, Prydl i Tosun No jak na ten klub to dobre wzmocnienia Tutaj między innymi Gabbiadini do Sassuolo Maki do Torino No Torino się zbytnio nie wzmocniło Depay przechodzi do Udinese Eliunusi i Rigoni do Atalanty Tutaj widzimy Suarez między innymi, ale no oczywiście nie ten najbardziej znany. Przechodzimy dalej. Kończy się ostatni dzień okienka transferowego. I za moment gramy mecz ze Szwajcarią. Oby było to wyrównane spotkanie, bo chcę wreszcie zobaczyć normalny wynik w meczu, a nie cały czas 4-5 do 0 Gramy na własnym stadionie, to jest twierdza. Pokażmy to Szwajcarom, że nie mają jakichkolwiek szans na zwycięstwo. Zaczynajmy to widowisko. Od początku spotkania to Szwajcaria atakuje Tranquillo Barnetta. zagranie do Brilla Embolo. Brilla Embolo ładnie minął obrońcę. Uderza, ale szczęsny do broni! Szczęsny do broni! I mamy tylko rzut rożny. Bardzo dobra próba Szwajcara. Mocne uderzenie, ale szczęsny zachował się po profesorsku. I znów w natarciu niestety Szwajcaria Embolo. Embolo jest blisko pola karnego, wbiega w pole karne. Zagrywa jeszcze Albroń, to szczęsny. Ale to nie koniec zagrożenia. Przy piłce Stefan. Stefan wycofuje piłkę. Lichsteiner zagrywa na Szakirego, a Szakiri! Zdobywa bramkę, Jak on to zrobił, nie mam pojęcia. Wydawało się, że szczęsny po prostu musi mieć tą piłkę w rękach. A tu Ksedran Szakiri. Takim strzałem go zaskoczył. Musimy to zobaczyć w powtórce, bo nawet nie wiem, jak to wpadło do Bramki. Radość szwajcarskich kibiców, bo prowadzą na stadionie narodowym w Warszawie. Nie jest na razie dobrze. Shakiri, ależ inteligentne uderzenie i praktycznie nie mógł zrobić tego lepiej. Szwajcaria prowadzi, obyśmy szybko odrobili straty. Jak widzimy Polska szybko bierze się do odrabiania strat. Zieliński, Lewandowski zagranie do Zielińskiego. Zieliński bardzo ładnie tutaj wypuszcza Grosickiego Turbo Grosik zagrywa do Polańskiego A ten wykańcza akcję Jeden do jednego Szybka odpowiedź reprezentacji Polski A Oigen Polański strzela bramkę I to jest podstawa Kamil Grosicki bardzo ładnie wycofał tutaj piłkę Polański uderzył po ziemi Poza zasięgiem rąk bramkarza O to właśnie chodzi, aby szybko zdobyć drugą bramkę Żeby zadowolić kibiców Bo o to chodzi w piłce nożnej Jak widzimy, Szwajcarzy atakują. behrami. zagrań do Embolo. Brill, Embolo w pole, to jest tranquilo. Barnetta, ale minimalnie nad poprzeczką. Gdyby to trafił, mielibyśmy naprawdę spektakularne trafienie. Ale strzał minimalnie celny. I Szwajcar jest załamany. Krychowy jak zagrań do Lewandowskiego. Lewandowski odgrywa do Zielińskiego. Piotr Zieliński dobrze tutaj dojrzał Zobaczmy Błaszczykowskiego Kuba Błaszczykowski wycofuje do Polańskiego Polański chyba jest faulowany Zobaczmy jaką decyzję podjął sędzia Tak jest rzut karny Ricardo Rodriguez faulował Jak widzimy gracz Milanu nie może w to uwierzyć Nie zgadza się z decyzją sędziego głównego Zobaczmy w powtórce Czy była to słuszna decyzja no, Trochę go tam podcinał Ale te rzuty karne no, Trochę kontrowersyjne w tej FIFA do rzutu karnego wiadomo kto podejdzie. Czy z karnego strzeli bramkę? Znowu zobaczymy. Robert. Lewandowski, ale broni to Roman Byrki! Co tutaj się stało? Widać, że to jest FIFA, bo w prawdziwym życiu takie coś się nie dzieje. Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego. Historia pisze się na naszych oczach. Rybus zagrań do środka, Krychowiak traci piłkę w bardzo nieodpowiedzialny sposób. Embolo wypuszcza tutaj Stefana. Stefan jest w sytuacji sam na sam z bramkarzem Ale popełnia błąd w przyjęciu I Szczęsny ma tą piłkę w rękach Zieliński zagranie tutaj do Grosickiego Grosicki do Lewandowskiego A Lewandowski posyła bombę Ziemia powietrze, niesamowite uderzenie To jest po prostu Robert Lewandowski RL9 Mimo iż nie wykorzystał rzutu karnego Nie podłamał się I pokazał Szwajcarom gdzie jest ich miejsce w szeregu bardzo dobre uderzenie naszego tak naprawdę najlepszego zawodnika. Strzał ze słabszej lewej nogi, ale Byrki nie mógł tego bronić. To był zbytnio mocny i precyzyjny strzał. Prowadzimy na stadionie narodowym 2 do 1. I będzie rzut dla Szwajcarii. grę znowu Shakiri. Shakiri centruje na pole karne. Juka przed polękarnym strzał, ale pewnie łapie to szczęsny. On ma naprawdę super glu na rękawicach. I znów Szwajcarzy atakują, walczą o bramkę wyrównującą. Szaka, Sztefen. Dobre zagranie do Embolo. Embolo jest w sytuacji sam na sam z bramkarzem! Ale szczęsny! To jest Wojciech szczęsny! To jest Ostoja reprezentacji Polski. Wybitny występ naszego bramkarza! Jak widzimy Polacy przejmują piłkę, Błaszczykowski zagrani do Lewandowskiego, a Lewandowski to jest specjalista na swojej pozycji. 3 do 1 dla reprezentacji Polski. Wielki udział w tym obecnie prowadzeniu mają dwaj piłkarze, Robert Lewandowski, który zdobywa bramki i Wojciech Szczęsny, który jest ścianą. Po prostu Szwajcarzy nie mają na niego sposobu. Raz pokonał go Shakiri, ale tylko raz. Bardzo dobre wykończenie Lewandowskiego, widać, że napastnik Bayernu Monachim jest w dobrej formie. To jest po prostu klasa sama w sobie. Takie bramki, to my chcemy oglądać, dla naszej reprezentacji zdobywane. I w natarciu Szwajcarzy walczą o bramkę kontaktową. Embolo, to jest zagranie do Barnetty, tranquilo Barnetta. Strzela na bramkę, ale tu broni Szczęsny, To jest Wojciech Szczęsny w najlepszej formie. Kadra go z skrzydła. Adam Nawałka potrafi wycisnąć z piłkarzy 110%, co pokazuje Wojciech Szczęsny, bo nawet tu się nie bronił tak wybornie. To nie koniec zagrożenia, będzie jeszcze rzut rożny. Tym razem grę znowili Steiner. Centruje na pole karne, Szczęsny wychodzi niepotrzebnie, ale ten strzał leci tuż obok bramki. Gurkan Inler to uderzał. Gdyby trafił, naprawdę mielibyśmy ładną bramkę, ale minimalnie się pomylił. I koniec spotkania. Zwyciężamy 3 do 1, ale wreszcie było to takie spotkanie, jak chciałem oglądać. Wyrównane, mnóstwo sytuacji I tak naprawdę gdyby nie Szczęsny To Szwajcaria mogła wygrać to spotkanie Jednak to nie jest błąd tych moich ustawień Tylko po prostu Juventus jest taki wybitny no, Stety albo niestety Dwie piłki złapane, cztery sparowane No coś pięknego ten występ Szczęsnego Tutaj pierwsza sytuacja Embolo no ale Szczęsny jak profesor Na linii po prostu przesunął się Odbił piłkę na rzut roczny, cóż więcej chcieć Potem gol Szakirego Szczerze zaskoczył mnie ten Szwajcar Tutaj nagle wybiegł Myślałem, że jakiś spalony jest czy cokolwiek, a on nie Idealnie wyszedł na pozycję Uderzył z lewej nogi tuż obok interweniującego Szczęsnego Tutaj interwencja z 65 minuty Sytuacja sam na sam Ale po prostu kadra uskrzydliła Szczęsnego Gra z białym orłem na piersi Po prostu dodaje mu klasy No i tutaj ostatnia interwencja Nie pamiętam kto tutaj do końca uderzał Ale to nie jest ważne Ważna jest ta interwencja No stadiony świata Szczęsny złapał wreszcie tą formę o którą chodzi Nie wiem czy w Juventusie będzie tak samo dobrze bronił Ale widać, że dla kadry narodowej Jest ostoją Mecz bardzo wyrównany Każdy mógł tutaj wygrać Zadecydował bramkarz Graczem meczu Grosicki Dwie asysty, bardzo dobry występ Turbo Grosika Sześć interwencji Szczęsnego Cztery Berkiego Te dwie interwencje, które ich różnią Były decydujące Przejdźmy dalej No i jesteśmy już po drugim spotkaniu Wygrywamy, awans mamy pewny, nawet pierwsze miejsce nikt już, już nam nie zagraża. Awans mieliśmy pewny przed meczem ze Szwajcarią, ale jednak graliśmy na 100%. Tutaj niestety jeszcze kontuzja zawodnika. Ostatni mecz gramy z Danią, też chcemy wygrać, jest to Outsider. Więc trzy punkty, mam nadzieję, że powędrują do ekipy biało-czerwonych. W następnym materiale czekają nas mecze z Danią i Kiewo Verona. Więc jak coś ludzi już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!